przejażdżkę Lexusem Cabrio. Moje pierwsze takie wystąpienie superowo było. No tak, no chciałem, żebyśmy sobie schodzili umyć te drogi. Dziękujemy. Wodziance. Się wodzianką. Pomyślałam sobie też... No już czwarty raz to nagrywam, mogłaby się pani zdecydować. Dawaj sukienkę. Proszę nie przeszkadzać. Coś z rytmu chyba wypadło, ale zaraz wpadnę. Możemy zamienić się rolami. No to zróbmy tak. Ale sobie strzeliłem gola. No właśnie, Mazeno. Bo tak ad hoc mi przyszło do głowy. A tak serio, to co cię skłoniło do napisania książki? I dlaczego ja? No właśnie nie wiem, która rola jest trudna. Może jednak odwrócimy i ja będę zadawać pytania. Nie będziemy zdradzać szczegółów, ale poruszyłeś tam ważne kwestie. Nie możemy zdradzać szczegółów, bo ich nie pamiętam, co już mówiłem. Nie wiem, nie wiem jak to się stało, ale mam jedną porę roku w swoim życiu. Od dłuższego czasu. Tak. A jak sobie radzisz z latem i z gorącymi temperaturami? To się wytnie najwyżej, ale muszę pomyśleć chwilę. Wiem co, zrobimy, już wiem, mam pomysł. Jest? Nagrywa się? Cały czas. No idzie ciężko, tak. Ciężko, no. A, kontynuując moje słowa, życzę ci poukładania jeszcze. Teraz poszło. O 21 będzie samochód, na pewno, to bez dwóch zdań.